Prezydent USA Joe Biden popiera plan podniesienia liczby przyjmowanych migrantów. To oznacza, że w tym roku ponad 60 tysięcy z nich będzie mogło legalnie przekroczyć amerykańską granicę. Joe Biden jeszcze w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że każdy po złożeniu odpowiednich dokumentów może przekroczyć amerykańską granicę. Dotyczy to osób głównie z Ameryki Południowej, między innymi z Meksyku. Wszyscy migranci, którzy za kadencji Donalda Trumpa nie zostali wpuszczeni do Stanów Zjednoczonych, będą przyjęci. Takie deklaracje padły z ust Bidena. Wiemy, że ci, którzy już w tej chwili w ramach owych limitów zostali wpuszczeni na teren Stanów Zjednoczonych, przetrzymywani są w takich obozach przygotowawczych. Potem dostają dosyć wysokie kwoty pieniędzy, rzędu kilkunastu tysięcy dolarów na zagospodarowanie. Mówi politolog dr Lucyna Kurińska. Joe Biden postanowił zwiększyć limit przyjmowania migrantów z poziomu 15 tysięcy, ustanowiony jeszcze przez Donalda Trumpa, czterokrotnie. Teraz pułap ten wynosi 62,5 tysiąca. Na masowym napływie imigrantów zyska Partia Demokratyczna. Zwiększy się liczba jej potencjalnych wyborców. Politolog dr Lucyna Kulińska ocenia, że kampania Bidena pogorszy sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych oraz doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Dla całych Stanów Zjednoczonych, dla możliwości w tej chwili znalezienia miejsc pracy, kiedy w Stanach Zjednoczonych jednak mamy do czynienia z dużym kryzysem, jest to działanie samobójcze. Joe Biden powiedział, że wątpliwe jest, aby Stany Zjednoczone były w stanie przyjąć łącznie 62,5 tysiąca migrantów do końca bieżącego roku podatkowego, czyli do 30 września. W ocenie politolog dr Lucyny Kulińskiej liczba ta może zostać wielokrotnie przekroczona.